Cryptomasters przedstawiają... No, trzeba dodać, że w zasadzie na BitBayu, na przykład przy ataku na Bitcoin Gold dla klienta nic się nie stało. O tak, no. Się BitBay wyróżnił. Ale dlaczego? Bo jest ich 11, a nie 330. Analizowanie portfeli 330 na pewno zajęło więcej czasu tej giełdzie niż BitBayowi, który ma 11. Więc musimy właśnie... To jest bardzo dobry temat, który poruszyłeś. No zobacz, to jest ta skala. 330 i kontroli 330. Ej, pytanie jest jedno. Ile było takich ataków już na inne coiny? Tego nie wiemy. No, ja nie chcę mówić, że ktoś nie ma pokrycia, ale już były takie przesłanki na niektóre giełdy, które miały tych coinów dużo, że no nie mają pokrycia, a nawet nie będę mówił nazw, jedna z giełd napisała, że po prostu nie ma tych pieniędzy i koniec. Była to jakaś niszowa kryptowaluta i nie wypłacili klientom, bo została się zmanipulowana i oni po prostu powiedzieli, że nie mają tej kasy. No i wiecie, no, no czy tak można? Można, no wiecie, w nieregulowanym rynku można. Można wszystko w nieregulowanym. Dlatego ja tak dążę do regulacji, wtedy to będzie transparentniejsze. Wtedy, tak jak powiedziałem, ja czekam na tych dużych klientów, bo są ci duży klienci, duży gracze, którzy naprawdę wiedzą jak grać, gdzie w tym momencie te obroty będą dużo, dużo większe i będzie się dużo działo.